Piaskowa Góra wypełniła się uśmiechem. Pierwszy dzień wiosny stał się okazją, by mieszkańcy uświadomili sobie, że każdego rodzaju przemoc jest zła. Dzień na tak to akcja zorganizowana przez uczniów szkoły nr 15 w Wałbrzychu. Dzieci przygotowały kartki z hasłami namawiającymi do zaprzestania przemocy, które następnie rozdano mieszkańcom. Jest to pierwszy dzień wiosny, jest to dzień na tak, kiedy przyroda budzi się do życia. My chcemy budzić ludzi do pomocy drugiemu człowiekowi. W dzisiejszych czasach jest coraz więcej agresji, przemocy, ludzie chodzą smutni, a my chcemy właśnie przekonywać do tego, że warto się uśmiechać, warto pomagać drugiemu człowiekowi. No i właśnie dzieci rozdają kartki z takim pozytywnym myśleniem, żeby ludzie pozytywnie myśleli, żeby się do siebie nawzajem uśmiechali, żeby sobie pomagali. Dzisiaj jest dzień na tak, namawiamy ludzi do uśmiechu i rozdajemy naklejki. No, nie lubimy jak coś, na przykład chłopiec uderzy nas, no to nic z tego nie ma. Namawiamy też, żeby pomagali ludzie. 2 lata temu razem z różnymi szkołami tutaj z Piaskowej Góry też taką akcję robiliśmy. W tamtym roku zamiast rozdawania ulotek staliśmy pod różnymi sklepami i zbieraliśmy pieniądze na hospicjum, na wałbrzyskie hospicjum.